sobota na Pomorzu z przyjemną, nieuciążliwą pogodą. Brakowało słońca, ale obyło się bez deszczu. Niedziela zapowiada się pogodniej, choć warto dodać, że aura poprawi się na krótko. Magda Mering, witam i zapraszam do zapoznania się ze szczegółami prognozy. Nasz region znajduje się pod wpływem płytkiej zatoki niskiego ciśnienia związanej z niżem znad Skandynawii, który odsuwa się nad północną Rosję. Jutro na chwilę pogodę poprawi słaby klin wyżowy sięgający z południa, a my pozostaniemy w ciepłej masie powietrza napływającej z południowego zachodu. Niestety w poniedziałek znad Niemiec szybko wejdzie nad Polskę kolejny niższy ze strefą frontów atmosferycznych. Wówczas pojawią się opady i burze. Nocą początkowo małe zachmurzenie, potem chmur nieco przybędzie, na wybrzeżu może też przelotnie pokropić. Całkiem wysoka temperatura, od 15 do 18 stopni przy umiarkowanym wietrze. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 1016 hektopaskali i spada. Niedziela ze zmiennym zachmurzeniem, okresowo wzrastającym do dużego, ale bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 21-22 stopni nad morzem do 25 w Kościerzynie i Kwidzynie. Podmuchy wiatru chwilami będą dość silne. Ciśnienie w południe wyniesie około 1012 hektopaskali i dalej będzie się obniżać. Na Bałtyku nocą zachodni wiatr od 4 do 6 stopni w skali Beauforta, tylko nad Zatoką Gdańską południowo-zachodni do 5. Natomiast jutro siła wiatru wzrośnie do 7 stopni w skali Beauforta nad otwartym morzem. Dziękuję za to spotkanie, spokojnego wieczoru i dobrej niedzieli Państwu życzę. Do zobaczenia.